W dzisiejszym odcinku omówię film nietypowy, bardzo nietypowego reżysera. Będzie to Pitbull z 2005 roku w reżyserii Patryka Wegi. Fabuła kręci się wokół Wydziału Zabójstw, który pracuje w Warszawie, konkretnie to bodajże na Mokotowie. I ten Wydział Zabójstw jest zapełniony barwnymi postaciami. Komisarzy, policjantów, których grają Marcin Dorociński, Andrzej Grabowski czy Janusz Gajos. Ich najważniejszym celem jest rozbicie grupy przestępczej, za którą stoi Said. Jeśli chodzi jeszcze o fabułę, to każdy tutaj jest umoczony w swoich problemach, czy to zawodowych, czy prywatnych. Bardziej ten film niż czyste kino sensacyjne przypomina dramat z sensacją w tle, ale najważniejszą tutaj osobą jest reżyser tego filmu. Dlaczego powiedziałem, że ten film jest niezwykły, wyjątkowy? Otóż jest to tak naprawdę jedyny film Wegi, który przypomina od początku do końca film. Już nawet sam nie wiem, czy finalna, wizualna strona tego filmu jest zamierzona, czy nie. Bo tu zdania są podzielone. Ktoś może powiedzieć, że film jest bardziej przedstawiony w stylu dokumentalizowanym. A niektórzy powiedzą, że był tutaj widoczny brak środków finansowych, żeby ten film wyglądał porządnie. Oczywiście pod względem wizualnym. I żeby tutaj nie było co i róż, chyba kamery z ręki i tak dalej. Nie wiem, czy taki był cel, czy wyszło przypadkowo. Ale najbardziej istotne jest to, że tak jak już powiedziałem, ten film to największe osiągnięcie reżyserskie Wegi, bo wiemy jak to będzie wyglądać w przyszłości z filmami Wegi, które bardzo często nie będą przypominać w ogóle filmów, tylko zlepek chaotycznie złożonych scen z bardzo średnią grą aktorską i tak dalej. Niektórzy bardzo lubią kino Wegi, argumentując to tym, że one pokazują rzeczywistość taką, jaka ona jest. Ja się z tym nie zgodzę, bo nie uważam, że Polska jest przeżarta patologią na każdym szczeblu, a to można by było wnioskować z większości filmów Wegi. Ten reżyser uwielbia iść w totalne skrajności, jak chociażby na przykład w Botoksie. Oczywiście zdarzają mu się filmy, które są aż tak filmowo nieudane, że aż śmieszne. Albo po prostu tylko śmieszne, jak pierwsza część Kobiet Mafii. To naprawdę wyszła temu reżyserowi niechcący naprawdę niezła komedia. I to trzeba mu oddać. Jeśli jest to najlepiej wyreżyserowany film przez Wegę, to jest to też naturalnie najlepiej napisany film przez Wegę. Nie ma tu tylu prymitywnych dialogów, jak to ma miejsce w jego następnych filmach. I są naprawdę ciekawie napisane wątki tych poszczególnych policjantów. Czy to Goebbelsa, granego przez Grabowskiego, albo Nielata, którego wciela się Rafał Mor, czy chociażby Metyla, granego moim zdaniem chyba najlepiej z całego tego filmu przez Krzysztofa Stroińskiego. W tym filmie jest lepszy nawet od Janusza Gajosa, który gra aspiranta Zbigniewa chyba o ksywie Benek. Płynnie przechodzę tutaj więc do aktorów, którzy są największą siłą tego filmu. Nieprzyzwoity scenariusz, nie spójna reżyseria, a nie chaotyczna Wegi, tylko właśnie aktorzy. No ale jeśli ma się na pokładzie Grabowskiego, Gajosa czy Stroińskiego, no to czy można to popsuć? Późniejsze filmy Wegi pokazały, że niby można, ale w tym przypadku zadziałało. Film ten doczekał się kilku kontynuacji w reżyserii oczywiście samego Wegi, ale też i kolejnego Pitbulla nakręcił Władysław Pasikowski. Chyba nieprzypadkowo, bo co by nie powiedzieć o filmie Pitbull. To jest to w XXI wieku najlepszy polski film sensacyjny, jaki się ukazał. Może nie czysto sensacyjny, bo tak jak powiedziałem, to jest bardziej dramat, ale z elementami sensacji, a już na pewno Pitbull Nowe Porządki jest czystym kinem sensacyjnym, kinem akcji. I lepszego ja nie widzę na horyzoncie wśród polskich produkcji tego wieku. Dlatego też swoją szansę w świecie Pitbulla dostał Pasikowski, który zrobił najlepszy z kolei film sensacyjny chyba ever, a właściwie to na pewno w historii polskiego kina, czyli oczywiście Psy. Także tutaj nie ma nic przypadkowego. Chyba nie będzie sensu omawiać tych następnych części Pitbulla. Może zrobię wyjątek dla Nowych Porządków, bo tam jest czyste kino sensacyjne. A jeśli chodzi o Pitbulla Pasikowskiego, to wydaje mi się, że Pasikowski jest na tyle uznanym reżyserem, że na omówienie zasługują tylko jego autorskie, kompletnie autorskie filmy czy scenariusze. Chyba to tyle mam do powiedzenia o klasycznym pierwszym Pitbullu.
Mogę tylko też powiedzieć, że tych wątków jest na tyle sporo, że można w tym pierwszym Pitbullu się pogubić. O tym bym zapomniał, ale to też trzeba powiedzieć. I nie pomaga w tym wszystkim dźwięk tej produkcji, który jest bardzo słaby. Ja po raz drugi, trzeci oglądałem ten film i nadal połowa, czy nawet większość dialogów jest dla mnie niezrozumiała. A to jest po prostu jakieś wielkie nieporozumienie, żeby niektóre polskie produkcje miały tak kiepskie udźwiękowienie, jak na przykład ten film Patryka Wegi. I może to po prostu też irytować. Mnie irytuje. Kończę na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym wideo. Na razie.